Dobra. I ta ramka, nie? Tutaj dużo tych, nie? Trutowych jest tych. To jest właśnie ten. A to dałem tylko, żeby mi obczyściły tą ramkę, bo stara. Mhm. A to przez noc sobie odbudowywały niektóre. Co druga jest ten. Była jako węza tylko wsadzona. No. No i ten. I przez noc ładnie tak, odbudowały, no. Tak odbudowały, nie? Właśnie jak teraz dajesz im na jesień do odbudowania takie ramki, to właśnie nie robią ci już trutowych, nie? No. Tylko objaśnimy, że Andrzej karmi je cukrem, żeby mu odbudowały ramki. No, ładnie. No. No to tak. To przez noc jest odbudowane? To jest przez noc, no, no ale... No. No i jest praktycznie gotowe, no bo to, znaczy nie jest gotowe, to, ale ta gorsza, nie? No to stara jest, stara no, węza i... No, z tej strony nie chcą budować, a tamtej no. Wybudowały, ale... I to też przez noc właśnie, no. Ale ładnie latają, coś noszą. Gdzieś tu było widać, dużo pyłku przynoszą. Pyłek nie wiadomo z czego, ale z czegoś jest. Będzie coś z tego, czy... Kurwa, chyba bym się jej pozbył. Tak? Masz tych ramek tyle, no, taka dziurawa. Bo się szkoda mi, bo... chociaż trochę, żeby na rzepach. To może zostaw sobie ją. Przecież nie ma konieczności. Coś tam z niej wykręcić przecież, nie? Kratę masz, nie? Czy nie? Nie dałem. Aha, mówię, bo jak że... tak, no bo jak tak odbudowują, no na drugi dzień nie zabierasz praktycznie, to no tam matka nie powinna zasiać, nie? Dałem im wczoraj tą ramkę. No. Tą chyba w sumie na hama tak wsadziłem. Ona była chyba odbudowana, ale dałem ją, żeby wyczyściły. No, to chyba ten chciał ją zabierać. Aha, bo to te połówka, ja tak patrzę, co to kurde za ramka. Co ty wyciągnąłeś? Ja aż popatrzyłem na korpus. No, no, no. No tak specjalnie tylko dałem. Aha, już zbroją, widzisz? Bo ona była ten, ona języczki. Była... To też wczoraj dałeś? Wczoraj ją dałem. Dużo młodej pszczoły musi być, że tak ci ładnie ten was budujemy, wiesz? Ale ona ten... Nie, ona chyba była odbudowana trochę. Tu mamy już normalną ramkę. Zalaną, tak? Pierzgi dużo. Ja ją wziąłem właśnie z przodu, ona była, i dałem ją na tył sobie, nie wiem czemu. To już teraz to ja bym tak im bardziej zostawiał. Nie mieszałbym tymi ramkami tak. A, nie mieszałbyś już? Nie. O, mają, kurde, ładnie, powiem ci, że idealna ramka, zalana. Matka ci powiem, że zaraz nie będzie miała dzielać, może nawet. Ciężka. No, to dobrze, te są dobrze zakarmione. I to jest który ul? Co to był za ul w ogóle? Tu lecha matka jest. Aha, lecha matka. I to jest jakiś z tego, tak? Nie wiem, czy pamiętasz, jak żeśmy szukali wtedy tej no, matki. No, to z tych, tak? No. I zobacz, jak się ul zrobił, nie? To były takie małe odkłady. Lipne. No, dużo mają. Chodzisz matkę już. Widać? Czekaj, gdzie ją, gdzie ona? Tutaj jest, no. Jest matka, czekaj. Czy ją na filmie widać? Widać ją na samym środku. A to młoda da. Matka z tego roku. Odleśka. No, tu już dużo czerwiu, tak, nie? Te to się ładnie rozbujają. Trochę im stoję w przejściu. Wczoraj im dałem rameczkę. O. No, już leją. Żeby se... Zaraz pewnie będzie czerwiło. Żeby sobie odbudowały, bo zabrałem im jedną ramkę z czerwiem do odkładu. Aha, no. No, to nie wiem, dalej zaglądamy tam? No, jeszcze pojedź, zobacz co się za tym dzieje. Tej larwy, czerw. No, ale ładnie, ładna siła. Ramki ciężkie. Może bym potem gdzieś zapinął. Ten. Leczone są już. Nie, to te są, wiesz, te są bardzo dobrze nakarmione. Idealne. Wielkość ula, wszystko. Bym nawet ich bardziej jakoś nie zalewał, bo one widać, że jeszcze ona chce czerwić. A tutaj już, a już zalane tak, ma... już zalewają tam, gdzie się wykluwa młoda pszczoła, nie? Tylko, że one coś prawdopodobnie przynoszą, nie? Jeszcze. No właśnie, znaczy gryka tutaj rośnie. No.
Dobra, wyłączę i zaczniemy. Zaraz nagram następny ten ulik. Wszystka matka. Wszystka matka. Może się udają zobaczyć. Kiedy nie lałeś syrop? Wczoraj. Aha. Mają coś czy nie? Zjadłeś wszystko chyba, nie? A co to kurde za... Osy. Zbiegowisko. Osy wszędzie. No te możesz dymnąć, no bo te to wariatki. Na średni najeżdża ten dym. No, zalana. Ale w połowie tylko? No, to jeszcze mogą dolewać. Tu tak widać, że nie jest tak bogato w tej rodzinie pszczoły. Tu odbudowują ramkę jakąś. No, tu idzie wolniej, nie? O wiele. Tu im idzie o wiele wolniej. Ciężka ramka. Już mamy czerw. O i też zalewają czerw. Zalewają grubo. Będziesz trochę za bardzo, może nawet go zalewają. Na bok ją damy, co? No, czyli jak na bok? No tu. A tutaj damy te... No, czyli ja bym jej nie oddzielał już od gniazda. Nie? Nie, to już właśnie jak oddzielasz tymi, tą węzą tak trochę, o tej porze tak średnio najeżdża. No. No to nie będziemy oddzielać. Tutaj zalewają. Kiedy ta ramka dodana była? Dwa dni temu. Aha. No tu gdzie gniazdo to ciężkie. No tutaj zalane są komórki, których się wygryza pszczoła. I tak bym troszeczkę te podkarmianie zwolnił, no. Pyłek noszą. Ciekawe czy to nie jest kukurydzy pyłek. Tutaj rośnie kukurydza. No tu już na grubo pszczoły. No ale już tak wiesz, już ją ograniczą, nie? Bo zalewane są. No to tutaj koniec karmienia. No ja bym dał im na razie spokój, za jakiś czas kontrolował. Jak trochę wyjedzą, to im dolał i... To matki nie szukamy. Nie, tak. Nie wiem, pokazać brzydką matkę. To czemu ona jest brzydka? Mówiłeś o brzydkiej matce. No, sporo czerwiu. To też jest z tych ulików weselnych takich, co tak, tu miałeś, nie? To tu miałem, no. To spoko, pełnowymiarowy ulik. Widzisz, jakbyś zrobił takich w maju dużo, to miałbyś bardzo mocne rodziny. Małym kosztem. Bo one i tak były dopiero gdzieś w czerwcu czy coś, nie? Robione te rodziny. No, jakoś tak. No spoko, bo widzisz jak nadbudowują, taki świeży wosk jest. Tu się wjedzie, tu tak robią. No, już trochę za dużo tam węzą już przedzielał ich. Co, wtąć ją? Nie, już daj, już zostaw ją. Ja tam latem to jak oddzielam te gniazdo, to trochę tą matkę, wiesz, od rejenia zwodzisz, nie? Ale o tej porze to już bym... Ale pyłku, a nie nasiona. No to tutaj zapiszemy na ulu, że to jakiś pomarańczowy pyłek. No. Tu napiszemy, że tego, że nie podkarmiamy więcej. Tą ramkę mogę tu dać, czy nie? No, wiesz. Co to jest w ogóle ramka? Ta... Nie odrobiona, nie? Że... No, dajemy na koniec już. Tych brzegowych już tak nie dotykają o tej porze roku. Dość mocno. Dobra, zaraz polecimy do następnego ula. Teraz zamykamy. O, tutaj noszą sobie pszczółki pyłek. O, patrzcie, jakie umursane. Z jakiegoś pyłku. Nie wiem, co to. No i teraz Andrzej swoją przyczepę przeprowadził tutaj.
blisko domu. Gdzieś papier? Masz, masz. No jest ruch, ci powiem. Znaczy ruch, może nie ruch, ale dużo pszczół na tym. Ale mają duże pyłko, no. Osy. Ale i tak nie masz tyle os, no. Masz mniej dużo os. Nie, nie? Mhm. Właśnie myślałem. Aha, jest papier, tylko że się coś słabo pali. Dobra. Tutaj się zbudowują rabki, tak? Tak. Generalnie dałem im, żeby sobie odbudowywały. No i tak widzę. Słabo. Ile dni mają te ramki? A te już więcej. Te już więcej. Te będą lepiej budowane chyba. Dużo pszczoły na nich jest, to będzie coś, nie? To wystarczy, czy jeszcze nie? No, z tej strony tak. A z tamtej to nie wiem. No, może jeszcze. Jeszcze tak? No. Mniej, więcej. Mhm. No, generalnie to bym zostawił to tu chyba jeszcze. Albo zrobi jakąś rotację tymi ramkami, bo tych nie dotknęły w ogóle. Tych tutaj, nie? No, a te już tam. Możesz nawet tą obrócić. Tak zrobię właśnie. No stawkę. Czyli bo stoję im w przejściu. I jedną osę mniej i pszczoła też. Nie. Tutaj masz. No to stara. Tak? Trochę zalanego. No. Tu już będzie ładnie zalana. A te tutaj co kombinują. Cześć. To jest zalana. No ładnie pozalewałeś, ci powiem. To wczoraj wszystkie podlałeś, tak? No jeszcze dolałem tak właśnie. Przed twoim przyjazdem tak dostały po litrze chyba każdy ulgosł. O, jest matka. To Leszka. Tutaj czerw. Wiesz, ty je podkarmiasz, one z tej gryki czy tam z czegoś ten pyłek tam noszą. Czystej kukurydzy. Kukurydza drakwitnie, no to może być też kukurydza. Po prostu zalewaj im może raz w tygodniu czy coś. Mniej teraz, nie? No. Ograniczymy. Albo wiesz, małe dawki. Zależy jak ci się chce. Musiałbyś obserwować co się dzieje po jakiej ilości. Tu już no, zalane. Zalewane te... kurki. Trzeba dać im parę dni temu. Okej, okay, pasek. Damy im parę dni tego luzu. No. Ale ciepło, nie? Gorąco się zrobiło. W końcu. O, tu już jest ładnie czerwiu. Spokojne, nie? Bardzo spokojne są temu. Szkoda dymu używać. Dziś trutowy tęcza trafia. Czerw. Dobra, przegląd prawie na całej kosiece zrobiony. Nie odbudowały ramek. Nie odbudowały.
takich wiadreczkach dostają. Ile to jest? Litr, tak? Litr. No, no i taki o. Jest. Ta ramka z Lecha. Czy nie? Od Lecha, no. To jest z tego. Z krótkim uchem. Największa bolączka w Anglii te ramki z długim uchem. Bo nie można, nie wystarczy zrobić freza. Tylko trzeba coś jeszcze nadbić. Mateczniki jakieś tu widzę, panie. Mateczniki? Dwa. Gdzie ty widzisz, kogo zrobić? No, zobacz, czy tam nic nie ma? Nie ma, a tu jeszcze jeden. Gdzie go widzisz, bo go nie widzę? Kurwa, słońce mi daje. A tutaj. Nie ma nic? Też nie widzę, kurczę, i nie ma nic. Jak dobrze pamiętam, to tutaj powinno być. Są jajka. A, tu już są jajka. Larwy. Taka lujkowa. Osy się pchają. Osa sobie pije. Ile uli żeśmy przejrzeli tutaj? 14 wszystkich. 14 łącznie z tamtymi. Tu jajka, larwy. Wszystko pięknie. Osa. Bardzo wypchany ul. No, wypchany po same brzegi. Czerwio w brud. O, jest matka, czekaj. A, gdzieś tutaj jest matka. Niezaznaczona. Teraz jest z drugiej strony, no. Tutaj. Może byśmy zaznaczyli szybko. Jak masz coś do zaznaczenia, to możemy je zaznaczyć. Zaznaczamy niebieskim, bo co? Bo nie możemy znaleźć... Czekaj, musimy się obrócić. Bo nie możemy znaleźć czerwonego. No i pięknie matka zaznaczona. I wędruje do ulika. Jest super. No to pojedziemy dalej. No, brud. Pełno czerwiu. Kapie z ramek. To młoda matka tegoroczna. Z niebieskim opalniczkiem. Będzie z niebieskim. Pewnie zapomnieć na drugi rogiem zajęć. Nie, nie, na dachu zapiszemy, że powinna być na czerwono. Pełno jajek. Ich to by nawet nie przeglądał już. Nie przeglądasz. Miałeś jajka, matkę. Wszystko jest, nie? To tylko to dosuniemy. Bardzo ładnie. Tutaj ruch. Wyległo i dużo. Dobra, to na razie wyłączymy nagrywanie. Teraz to bym przyniósł. No, możesz otwierać. Dwa odkładowe. Który to jest rójka? Ten jest rójką? Rójką? Tak. Kiedy on został złapany? Jakoś parę dni. W sierpniu złapana rójka, tak? Teraz. Czy inaczej? Parę dni do tyłu. Tak, jest bardzo późna. Ona ma jajka i w ogóle? Ma. Może Andrzej, bo to wyleje zaraz. Aj, ale się zrobiło.
Jeszcze nie wylałeś, tak? Wylałem. Więc. Tak? No. Aha, kapie. O kurde. Chyba strasznie jest mała, co? Ty. Dobra, wyciągnij coś. Bardzo mała rójka, nie? Bardzo mała rójka. Tu powinna być królowa z tym. Teraz to będzie capić mi cukrem wszędzie, nie dość, że ten to jeszcze. Czekaj sobie z tyłu. Tu już widzę klepią. A nie, to jest. O, zabawne, ładnie. Tylko że one zostały za dużo na ilość pszczoły i w ogóle wszystkiego. No, no, no. To ja tutaj właśnie przyniosłem tą ramkę wczoraj. Tom, tak? Tak. I tu się pszczoła mi po prostu wygryza i. Aha, no to dobrze. Gada, nie? To zasili. Ale dałem ją właśnie z tej strony. No, no, żeby nie zgryzły matki czy coś. Znaczy, no i przerwę taka jest tutaj, nie? Generalnie. No. Ale to weźmiemy i. I te ramki. Nie robią tam ratunkowych chyba, nie? Bo tak czasami robią. Zalana czy jaka? Nie. Czarna smoła. To damy tu na razie. Zalana, ale coś damy tu na razie. No, poleciało po ulu, tutaj wszędzie. No nie dobrze. Może nie będę się rabować. Wszystkie dostały, zostały podkarmione, to wiesz. No. A tu jest już za ten. Aha, już jej, to już jest jej czerw. Tak, już jest zasklepiony. Zasklepiony. Kurde, ale mała, no. I to jest rójka. Osy. I królowa jest niewidoczna. No to tu jest mało pszczoły, ale no może ten czerw powinno ogrzać go. Ja bym go tutaj w środek dał, nie? Ten czerw, czy... No, no, no. Tu jajka są. No. Królowej nie widzę. Też jej nie widzę. Nie widziałem nigdzie, ale no chyba gdzieś jest, nie? Są jajka. Jajka są, no. Nie musisz szukać. Daj, tamtą ramkę daj jak najszybciej tutaj. Bo to czerw. Szkoda, żeby się wyziębił coś. Ja bym tamtą ramkę też już dał bliżej, żeby one nie były tak rozwalone, wiesz? No damy, damy już. Zrobił jedno gniazdo, bo... Tak, dwie dajemy, czy jedno. Jak jest tak mało tej pszczoły. A mamy gdzie dać, tak, bardzo mało, no. No to damy do obok chyba, bo to kurde, ci powiem... Mało pszczoły, a dużo czerwi. Tu? No. Dobra. Tu się nas pszczoła wygryza. I tamtą ramkę przybliżył. Prze tego, bo nie był tak odseparowany, bo... Ty tu jakieś pierzgi nie miałeś dać, czy coś? Też im daj, jak, to pierzgę im dajesz teraz? Tak. To daj im tą ramkę tutaj, a tą coś tutaj. Mają wszystko blisko gniazda. Dobra. No to tu sobie już radźcie. Fajne do kładówki, nie? I to pasuje. Dobra. To. Ale może nie będzie szału jakiegoś tam rabunku. A ty masz tutaj pszczoły, Andrzej, tutaj dużo. Nie wiem, czy. No to one chyba teraz przyleciały po prostu. Nie, na pewno nie. Kurwa, jeszcze matki tu możesz mieć w ogóle. Za ładnie siedzą. Na pewno nie przyleciały. No to szczepiemy jeszcze. No, szczepię, szczepię. Do ula. Bo to tak jest. Trzeba się przyda teraz. Podkarmiona teraz. Ale tych to też nie karmi już długo. One prawdopodobnie szybciej skiśnie to jedzenie, niż je pobiorą. No właśnie. O, pojedyncze pszczoły.
Kurwa, no mała rójka. Strasznie mała. Zobaczymy, co z tego będzie. Z jakiejkolwiek pogody ona uciekła. Tutaj podkarmiaczka jest w boku. To tej podkarmiaczki, której nie lubisz, nie? Bo one się w niej topią, nie? A, tu wieje faktycznie. Tam nie było tak. No, z tej strony musisz się chyba pisnąć, wiesz, też. Może z tej innej próbował. Takie żarłocze, czy co? No, te są wściekłe. Dobra. Powinno je to trochę uspokoić. No, ale będą już podkarmiarce niedługo. Ale też mają dużo jedzenia. No, też są zalane. Zalałem je chyba za bardzo. Za bardzo, no. To jest odkład od Kacpra, tak? Tak. No, to pozdrawiamy Kacpra. Kacper, twoje pszczoły. No. No, te atakują. Ojej. Tym podkarmiaczce trochę daję. Wszystko zalane, jak widzę, nie? Czy już czerw? Nie. Bo tam już jest czerw. Tu już jest czerw, to tą damy tu. A tą damy. To jest też czerwiem, tak? No, tak jest. Czerwiem zasiedzisz to. Gitara. Tu się pszczoła młoda wygryza na oczach, więc kilka dni nic nie będzie. Dużo pszczoły. Ale daje. Kapelusz mi z głowy. Zwiewa. Co musi to dać do zrabowania, nie? Tego? Tu młoda matka jest. Aha. Niedawno nasiemniona. Aha. Także tutaj nie ma co oglądać. Dobra, to wsio, nie? Wsio. A tutaj jeszcze zobaczcie, ile borówki jest. Co wam pokazywałem wiosną. Super smak. Będzie koszona kombajnem, pewnie za kilka dni. Osy już robią dziury. Dobra, ja kończę. Trzymajcie się, hej.